Siemaneczko, w czwartej części Let's Play Assassin's Creed 2. Tak, wszystko fajnie, tylko może... O nie, poczekajcie, pomyliłem się. Dobra, 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 już jestem. Zanim wrócimy do tatuśka zdać mu raport i coś czuję, że czeka chyba nas poważna rozmowa z nim, to jakieś jeszcze zróbmy pierdoły, typu kurier i może to mordobicie też. Na razie tego kuriera zobaczymy, o co chodzi. W późniejszym etapie gry pewnie będę te pierdoły robił już poza odcinkami. Get this to its destination fast. Really fast. I'll pay you well. Dobra, czyli czasówka. Super. Dostarcz te dwa listy strzeżonym od... Co to znaczy strzeżonym odbiorcom? Okej. Okay. Który jest bliżej? Może... Dobra, to nie ma znaczenia. O Jezus, o Jezus, o Jezus, o Jezus, nie chcę ich okradać. Chcę dostarczyć tylko te listy. Dobra. Właśnie, kurna, tracę czas na takich pierdołach. Na takich również. Boże, co za amatorka. Wybaczcie mi to. No jest dobrze pilnowany faktycznie. Dobra, na górę. Tak jest. Dobra. O Jezu, tylko pewnie nie zdążymy, kurde, dotrzeć na miejsce do drugiego celu, coś czuję. Dobra, świetnie. Brawo. Dobra, zaiwaniamy do drugiego. Zamotałem się. Kurde, miałem całkiem niezły czas, jak do niej dotarłem. Nie wiem, jak to zmontuję. Ale później się zamontałem, bo muszę być całkowicie incognito, jeśli chcę z nią pogadać. No. I właśnie to mnie wybiło. Bo nie byłem i potem wszyscy się zlecieli, narobili rabanu. Może jeszcze na jakimś farcie... Opa! Zdążymy! Nie! W życiu! Jak ja będę takie cuda robił, to w życiu nie zdążymy. Panie! Panie, panie. Okej. Okay. Dobra. Może zdążymy? No... Tak, daj ten cholerny list. Dobrze! Jak... Miło, że udało się za pierwszym, mimo ogromnych trudności. Jezus. To może teraz dla rozluźnienia zrobimy sobie mordobicie, co? Co o tym myślicie? Może. Może ta. Może warto. A dopiero potem wrócimy do tatuśka. O, shit, ale udało się, kurde, tak. Troszkę mi ciśnienie skoczyło. Ale może nawet niepotrzebnie. Mi się udało za pierwszym, kurierskie. Czy on mi tak dużo tego złota dał? Nie zwróciłem uwagi, kurde. Czy aż tyle? Czekajcie. Tam są frajerzy, dobra. Tak, o Jezus, nie z tej strony. Dobra. Przestań świrować. Okej, okay. O co chodzi, mów. Zanim będzie przypał. Okej, myślałem, że będzie trochę inna opcja niż z moją... tam chyba siostra była, czy kuzynka. Ale dobra, widzę, że motyw jest ten sam. Dobra. Spoczko, na szczęście to nie jest czasowe zadanie. Także myślę, że nie będzie większego problemu. Chodźmy oczywiście na dach, górą się będziemy przemieszczać. Żeby na tamtych patusiarzy nie trafić, kurde, bo nie mam tam ochoty się z nimi przepychać. Dobrze, że tutaj sporo tych gzymsów, jakichś tych przejść i tak dalej. Także dość wygodnie się tutaj człowiek przemieszcza po prostu. Okej. Okay. Przytrzymaj, aby użyć, zlokalizować cel. Mamy ich, dobra. No i co się tu dzieje? Aha,
Myślałem, że coś sobie pogadamy troszkę. No ale okej. Tornado! She wins! I give up! That bitch! I mean wonderful wife of mine! I'll go home! Tak, tak właśnie zrobisz. Wrócisz do domu. Wrócisz do domu. Dobra. 200 florenów na plus. Okej. No, myślę, że teraz możemy spokojnie wrócić do naszego tatuśka. O, trochę się odkuliśmy. Już mamy nawet w miarę fajną sumkę okrągłą w portfelu. Także spoczko. Myślałem, że trochę z nim coś pogadamy, ale chyba w jedynce też od razu bez ceregieli trzeba było ich tłuc. Nie? Już nie pamiętam. Dobra. Biegnijmy, ile sił w nogach. I zobaczymy, co tam słychać. Moment. Ale nie w tym stogu siana. Fajnie byłoby tu wejść od frontu. Oczywiście ja nie pamiętam, jak się wchodzi do własnego domu. Świetnie. Brawo, ja. Nope, na pewno nie tędy. Jezu, wybaczcie mi, ten nie ogar. Dobra. Dobra, jesteśmy. Co się dzieje? Father? Federico! Oj! Serezio! I'm sorry, I'm so sorry! Shit! What happened? Where is everyone? They took your father and brother to the Palazzo della Signoria. To prison. And my mother, my sister. Ezio. Claudia. Are you all right? Yes, but mother... She's in shock. They... When she resisted... It's not safe here. Is there some place you can take them? Yes, yes, to my sisters. Good, do that. In the meantime, I'll go see my father. Be careful, Messer Ezio. The guards were looking for you as well. Ej, wiedziałem, że się coś skomplikuje. Dobra, No nie mamy wyjścia. Okej, powinienem zrobić łunik. Kurde, na razie to kiepski z nas asasyn. Bardzo kiepski. Samą obecność, no dobra. No już zdążyłem rozkminić, o co chodzi w tych znacznikach. Wchodzimy na dach. I będziemy się... A, noc się zrobiła przy okazji, no okej. Dobra, czy to jest daleko? No, bez przesady. Kawałeczek jest, ale nie ma dramatu. Dobra, zaiwaniamy. Czyli co, templariusze znowu? Nasze Nemezis? Czy nie? Teraz się przekonamy. Pytanie, czy oni już mogą być gdzieś na dachach. Widok szubienic, no, troszeczkę mnie niepokoi, a zwłaszcza, że troszkę lagi mi się tutaj rzuciły. To mnie już w ogóle bardzo niepokoi. No tylko kurde. Trochę nie od tej strony podbijam. Powinienem od tamtej. No. To tu mamy straż. Kto tam stoi? A, tam jest medyk, dobra. No, tak. Nie, musimy przebiec na drugą stronę. No... Przeżyjemy taki upadek, spokojnie. Dobra. O Jezus. Puść tego to. Cicho bądź, nic nie piłem. Bardzo zabawny. Dobra. Chociaż... Czekajcie, czy ja muszę się dostać do okna?
odpowiedniego, tam gdzie są trzymani, czy... czy wejść do budynku. Aha, tutaj coś jest. Oj. Dobra. Nie, 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 nie puszczaj się tego. Złap się. Mhm. Tak, 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 spokojnie. Nie chcę zabić chyba. Mogę go złapać? Dobra, no. O Jezus! Dobra, jesteśmy z powrotem. Nauczyłem się, jak korzystać z lekarstwa. Co to jest? Jakieś piórka, o Jezu, i oczywiście 100 do zebrania. Szkoda, że nie 1000. Dobra, pewnie trochę powycinałem, bo już mnie zdążyła wkurwić giereczka. Czasami nasz bohater, zresztą tak jak w jedynce, potrafi no nie zrozumieć do końca naszych poleceń i zrobić coś bardzo niemądrego. Tu wejdź, tak? Czy tutaj są przeciwnicy? Okej. Tu chyba nawet jest dwóch. Nie? Kurwa. Ale to jest akurat całkowicie moja wina. Ale tamten chyba nie słyszał nic. Dobra, dawaj go. Nokaucik, dobra. Dobranoc. A, tylko jak ja mam się... Czekajcie. No dobra, to mi nic... Tam aż na górę mam się dostać? Oh shit. No to nie, to trzeba się zająć tym fagasem. Jakimś cudem nie wszczynają alarmu. Znaczy nie to, żebym coś było nie tak, wręcz przeciwnie. A dobijaj. Znaczy oni nieprzytomni są. Tak przynajmniej sobie to tłumaczę. Dobra, może spróbujmy wejść tutaj. Okej. Guzik mi to dało. Guzik mi to dało. Dobra. Kurde, to oni jak ta księżniczka. Wiecie, w najwyższej komnacie, w najwyższej wieży są trzymani. No, złap się. Ezio. Father. What's happened? Took a bit of a beating, but I'm all right. What of your mother and sister? Safe now. Aneta took them. Yes. Wait. You knew this would happen? Not the way it did, and not this soon. Doesn't matter now. What do you mean? Explain! There's no time. Listen closely. Return to the house. In my office is a hidden door. Use your talent to find it. Beyond lies a chest. Take everything you find inside. Much of it may seem strange to you, but all of it is important. Do you understand? Yes. Good. Among the contents is a letter, and with it some documents. I need you to take these documents to Mr. Roberto. He was with me in the office this morning. The Gonfaloniere, I remember. Now please, tell me what's happening. Are the pazzi behind this? There was a note for you at the pigeon. It said, go, Ezio. Go now. Szlak. Dobra. Dobra, mamy punkt kontrolny. Ha, to jest to widok kontekstowy. Aha. Okej. Oznaczają obecność punktu widokowego. No dobrze. Mniejsza, musimy wrócić teraz na chatę. No tak. No tak. Pytanie, czy... Myślicie, że będę mógł stąd skoczyć? Nie. Chyba bardziej będę mógł tutaj sobie skoczyć, nie? Nie, nie, nie. Bardziej tu. Nie chcę się zabić. Z tej wysokości jest to całkiem
Możliwe. Z tej strony. Tu jest trochę inny gzyms. Widzicie? Tak. Dokładnie. Tam bym zginął na bank. Dobra. Biegniemy. No nie ma co sobie zawracać głowy, że oni coś mogą podejrzewać. I tak stąd spieprzamy. Ale co? Nasz ród ma związek z asasynami? Czy dopiero Ezio to rozpocznie? O co chodzi w ogóle, nie? Dużo rzeczy wydaje mi się dziwnych w tej skrzyni. No, cóż, sam ten tekst wydaje się dość dziwny. Dobra, czekajcie, od frontu. Tak, pewnie. Nie, poczekajcie, moment. Tak? Mhm. Dobra. Już sobie krzywdy nie zrobisz. Tak jak mówię, jest bardzo odporny na upadki. Czy tu czeka nas jeszcze jakaś niespodzianka? Pytanie. Odszukaj dokumenty Giovanniego i dostarcz je Uberto. No tak. Tak, tak. Father said there was a door here. Mhm. Czekajcie, ja się muszę trochę tak rozpatrzeć. A co jest tu grane? Aha. Ja myślałem, że coś tu więcej może być. Okej. Dobra, tylko skrzynka jest tutaj do zgarnięcia, ta? I co my tam mamy? Czemu mnie to nie dziwi? Kurde, miałem sprawdzić, kiedy dokładnie w jakich latach działa się akcja jedynki, nie? No niemożliwe, żeby to był ten strój Altaira. Dobra. No okej. Wybór broni. Czekajcie. Oj, shit. A, pod trójeczką można wybrać broń. Czwórka to jest pięść. Pod jedynką mamy lekarstwo. No dobra. Daleko? Nie ma tragedii. Dobra, wyłazimy stąd. Ale no kurde, od razu na kozaka wyglądamy. Jakiś komitet tutaj na mnie może czekać? Ojej. Traditore! Hey, what's with the swords? Aren't you supposed to arrest me? No. What do you want then? Okay. For you to die. Well, that's not no dobra. So why don't we skoro tak stawiacie sprawę. Au, daje satysfakcję. Myślałem, że mu podrżniemy gardło, nie? Przez chwilę to tak wyglądało. Dobra. Dobra, na razie nie chcę wybierać pięści, bo musimy stąd ogólnie spieprzać. Już nie mieli rozkazu aresztowania, nie. Bardzo ładnie wygląda ten strój. Widać, że dużo lepsze szczegóły tutaj jakościowo są zrobione niż w naszym poprzednim. Dobra, dachem będziemy przemierzać. Kilometry. Tak. Tak myślę, że będzie najbezpieczniej, nie? Żeby tam nie wpaść na jakieś dodatkowe patrole, których na pewno byśmy nie chcieli na naszej drodze. Tak, tędy. No, możesz się puścić tego. Dawaj, śmiało przełaź. Nie wiem, czy te liny są zrobione tylko po to, żeby się przemieszczać, czy one w rzeczywistości też występowały, nie? Ciekawe. Dobra, chyba możemy tutaj... Go! Oj! Nie zauważyłem ich wcześniej. Oj. Dobra, dawaj. Dobra. Dobranoc.
Nie będziemy się z nimi cackać tutaj. Dobrze, że posiłki nie są wzywane. Okej. Dobra, chodźmy tu. Zasadzka. It's your auditory. What are you doing here at this hour? It. I don't. Wait, child. Take a breath. Collect your thoughts. My father and brothers have been imprisoned. I was told to bring you this. Ah. I see now. It's a misunderstanding, Ezio. I'll clear everything up. How? The documents you've given me contain evidence of a conspiracy against your family and against the city. I'll present these papers at their hearing in the morning, and they'll be released. Czemu mu nie ufam? Thank you, signore. Czemu mu nie ufam? Of course, my child. Do you need a place to stay? You're more than welcome here. No, grazie. I'll meet you at the piazza. Don't worry, Ezio. Everything is going to No za cholerę mu nie ufam, wiecie co, za cholerę, nie? Mimo, że nie znam fabuły Asasyna i nie oglądałem tego na YouTubach. Ale za cholerę nie wzbudził mojego zaufania. No ale dobra, to będzie dobry motyw, żeby sobie zakończyć ten odcinek, zdecydowanie. Jakieś uszkodzenie, kurde. No strona kodeksu zdobyta, okej. Zobaczmy jeszcze, jak mapa wygląda. No tylko fabularnie tu mi zostało. Chociaż ciekawe, czy mógłbym teraz tutaj na tą wieżę wejść, jak mam lepszy ekwipunek. Chociaż nie wiem, czy to by mi w jakikolwiek sposób pomogło. Mniejszam, na dzisiaj tyle, także trzymajcie się i na razie.